Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zakończymy Rooster Island 1. Przejdziemy 3 rundy, ale już o tym wspominałem. Na samym początku leśna zagadka. Czy zagadka będzie leśna? Będzie. A czy będzie trudna? Umiarkowanie trudna. Ogólnie kwestia jest taka, że tutaj mamy 5 kluczy, a... cholera. A właściwie 4 klucze znajdują się w tym samym miejscu, także... nie jest to aż takie trudne. Najgorzej będzie z tym ostatnim kluczem, bo z nim rzeczywiście będzie problem, ale to też nie będzie jakieś super skomplikowane na tyle, żebyśmy nie ogarnęli sytuacji. No i jak widzicie, już z 5 kluczy zrobił nam się jeden, także... no błagam was, no. Ta runda jest jeszcze w miarę przyjemna, niestety potem będziemy mieli zamek teleportów, a tam w zamku teleportów już się robi nie tyle trudno, co zresztą co powtarzam cały czas, to chamsko po prostu. Chamstwo, ujma, skandal! I oni stali tam, gdzie stało ZOMO. O, i widzicie, kurczak się do czegoś przydał, w końcu! O, mamy jajko. W sumie to jajko może powinienem i na początku wziąć, żeby uniknąć ataku tej różowej ryby, ale... serio, no... można na nią skoczyć, stracić życie i to odzyskać, tak? Więc, kurde, nie ma żadnego problemu z tym. Nie ma żadnego problemu z tym, także, no cóż. No ale git. Idziemy dalej. Tak to jest, jak się ma otwarty jednocześnie stacjonarny i laptop. I załóżmy, masz na laptopie Facebooka. I cały czas ktoś do ciebie pisze. Nie wiesz, że ty nagrywasz. Nie powiesz mu tego. Jeszcze jest taka kwestia w ogóle, że Facebook stwierdził, że świetnym pomysłem będzie to, że jak się nie wyloguję, to mi będzie przypominać o tym, kto co do mnie napisał. No cholera, jak będę chciał wiedzieć, kto co do mnie napisał, to sobie wejdę na Facebooka, a skoro nie ma mnie na tej stronie, to znaczy, że mam to gdzieś. No ale nic, no tak się jakoś wydarzyło, że no tak musieli zrobić, no i... no i ciesz się użytkowniku, że spieprzyliśmy kolejną funkcję. Ej, jak ja mam stąd wyjść? A, okej. Nie, chwila, jak ja mam stąd wyjść? Czy ja powinienem w ogóle naciskać ten zielony guzik? No właśnie nie powinienem go naciskać. I stąd jest, tu się narodził cały ten problem, że... nacisnąłem coś, czego nie powinienem wciskać. No dalej! Może jak będę nawalać głową, to szybciej pójdzie. O, mam epilepsję. Okej. No to teraz wypadałoby się zająć tym ostatnim kluczem. Tam mamy metę, czyli już wiemy mniej więcej, w które miejsce iść, żeby wygrać. No ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze, no jeszcze trochę... będzie do zrobienia. Najpierw chcę się rozeznać z tym terenem, pozbierać co nieco. O, tutaj mamy kolejny zielony przycisk. Ale to za chwilę go wezmę. Znaczy, wezmę przycisk, wcisnę go. Okej, dobra, może jednak spróbujmy jakoś... znaczy, nie jestem pewien, czy te przyciski muszą się zgrać akurat w tej rundzie, ale dobra. Tutaj był ten srebrny klucz. I on mi otworzył tutaj ścieżkę, z tego co widzę. Teraz ja będę musiał tego klucza użyć. O, właśnie w taki sposób. I teraz mogę sobie tutaj wejść. Nie chcę skaczkać na tę rybę. A. Bitwa o karpia, kurde. Chociaż ta ryba to mnie na karpia nie wygląda zbytnio.
sobie skoczymy. I ten klucz jest chyba, znaczy, żeby ten klucz zdobyć, to musimy mieć, czy znowu już musimy chyba jakoś tymi przyciskami manipulować. A może nie? A kuku. Jednak nie, znaczy, musimy mieć inny klucz, który otworzy tę kłódkę. No to na pewno. A właśnie, i zielony przycisk jest tutaj potrzebny, ale musimy ten klucz w odpowiednim miejscu umieścić. Jak spieprzymy sprawę z tym kluczem, no to smutno. Smutne to jest, ale musimy powtarzać tę misję. Bardzo smutne. I teraz, jeżeli dobrze ten klucz został tam umieszczony przeze mnie, no to tej kłódki, która nam blokowała przejście do klucza, nie powinno w ogóle tam być. I myk na windę. I czy tutaj coś jest? A no, mamy przejście. Odblokowaliśmy wszystkie zamki. Ten odblokowałem, ten odblokowałem, a temu ciąg... Znaczy, przepraszam, to nie było, to nie o to biegało. Tu jeszcze co prawda jest do zdobycia lodowa, lodowa trąbka, ale chyba sobie to odpuszczę. Natomiast pamiętam, że było jedno miejsce... kurde, co ja znowu zrobiłem? Czemu ja sobie blokuję cały czas to przejście? Pamiętam, że jest tutaj taki bonus, że można dostać 3 kostki lodu. I one są dosyć... ważne, jeżeli chcemy dojść do jakiegoś bonusu, ponieważ możemy na nie wskoczyć, no i wtedy dostaniemy się na te wyższe lokacje. Mogę tego spróbować poszukać. O, epilepsja, ciąg dalszy. Dalej, otwieraj się. Otwieraj się, pieruna. Dobra, tutaj już jest ten dużo wyjeżdż, już mamy metę. Co jest za metą? Właśnie, czy to tutaj nie ma przypadkiem tych kostek lodu? Nie, tutaj jest chyba zupełnie co innego. Tak, to jest motyl, który nic nam nie daje. No ale to też, jakby nie patrzeć, było, no był skrót, tak? Jeszcze, ale kurde, jeszcze chcę zobaczyć, co... Bo to na pewno musiało być w tej rundzie, ponieważ to jest ostatnia runda leśna w ogóle w całym tym epizodzie. W ogóle, ile ja tam rzeczy pominąłem? Trochę tego pominąłem, prawdę powiedziawszy. Właśnie, tutaj! Tutaj nie wskoczymy bez tej kostki lodu. I dlatego chciałem ją zdobyć. Teraz tu jest przejście. O, właśnie, o to mi chodziło, dokładnie o to. Nie wiem, no pewnie nie pokażę tutaj wszystkich bonusów, bo nie wiem, ile ich tutaj jest, ale ten jeden, o który mi chodziło, na pewno pokażę. I to było tutaj. Znaczy, nie tutaj, tylko w tym miejscu, ale wyżej. O, dobra. Polska języka być trudna. A, użyłem... Kurde, po co ja tego motyla wypuszczałem? Zapomniałem tutaj zmienić w ekwipunku sobie tego. No i widzicie, teraz możemy sobie tutaj komfortowo przejść. Myk. Bierzemy jabłka. O, mamy kolejnego motyla. Okej, no to... chyba do mety będziemy już teraz zmierzać. Nie pozostaje nam w sumie nic innego do robienia. Tutaj coś jest. No i git. Dobra, ta runda była fajna. Była fajna, bo była wymagająca, ale też nie aż tak bardzo. O, no i zamek teleportów. Swoją drogą, no naprawdę zamek teleportów nie jest trudny. Tylko że właśnie trzeba mieć szczęście. Teleportacja wszystkich trików, nie możesz przegrać. Dlaczego ta runda jest chamska? Kurde, dlatego, że... tutaj tak naprawdę...
nie ma, że są tylko dwa teleporty danego koloru, tylko jest kilka i tak naprawdę gra losuje, w którym może, do którego teleportu mamy wejść. Co moim zdaniem nie jest zbyt sprawiedliwe, bo no to jest zawsze jakiś procent szansy, tak? I jak się spieszymy tutaj z tymi przełącznikami, a musimy się spieszyć z tymi przełącznikami, to może, no to mamy po prostu tak na chybił trafił, nie? Że może nam się uda, ale może nam się też nie uda. Teraz sobie tutaj wejdziemy. No szkurde mać! No i widzicie? Załóżmy ten niebieski teleport. Jeżeli on mnie przemieści tutaj, no to mam przesrane na całej linii tak naprawdę. O, wyłączamy ogień. I teraz tak, albo się pojawię... O, kurde, no właśnie! Dlaczego tutaj? O co chodzi? Czemu? Świetnie. Fajnie, teraz niby nie ma tego strzelania, ale z drugiej strony, znaczy strzelania, przepraszam, ognia, ale kurde, no właśnie, znowu tutaj jestem, ono się bardzo szybko mogło włączyć, bałem się tam wejść, szczerze mówiąc, zwłaszcza, że mam dwa życia, to tak naprawdę bym mógł, no nie trafić, znaczy no, jakbym trafił w ten ogień, nie byłoby to zbyt ciekawe. Dalej! A co tutaj mamy? Nie, tutaj nie przejdziemy nigdzie, na razie. Tu? Tutaj też nigdzie na razie nie przejdziemy. No dalej, przeteleportuj mnie tam, gdzie trzeba. Jezus Maria. No i... Widzicie? To jest tak chamskie. Tego jeża skoczę na niego walić to. Niech, żeby mnie to po prostu nie opóźniało. Dalej. Boże, dlaczego tutaj akurat? Wiesz, to jest najgorsza możliwa droga. No i teraz fajnie, gdyby mnie właśnie teleportowało... Mówiłem coś o tym, że byłoby fajnie, gdyby mnie teleportowało obok tego ognia, natomiast nie zrobiło tego. Bo po co? Kurde! Najlepsze jest to, że to wcale nie jest moja wina, że to się tak robi. To jest chamskie, to jest specjalnie tak może, kurde. Bo nagrywam, no to trzeba pokazać, że jakim jestem lamusem. Ja sobie poczekam tutaj. Aż ten no właśnie. O, wreszcie! Wreszcie mnie wysłuchało. Tylko czy ja dobrze idę? Tylko teraz chyba jeszcze, żeby... Teraz jeszcze musimy znowuż pójść tamtą drogą, ale... w drugą stronę. W lewo. Przedtem było w prawo, teraz będzie w lewo. Dobra, tu akurat się cieszę, bo chciałem do tego czerwonego wpaść. Dobra, mamy tutaj... I... Ogień. Jest ogień. Teraz otworzyliśmy zielone i... Chwila, teraz chyba nie, z niebieskiego będziemy musieli skorzystać. Jezus, nie! Zanim ja tam dojdę, to już będzie po tokach tak naprawdę. No ale dobra, ostatni klucz uda nam się zdobyć właśnie w takim sposobem. Może to jabłko spadnie mu na głowę. Aaaa! Wiedziałem, że coś tutaj musi być nie tak. No i odblokował nam się czerwony teleport. Nie chcę tu wchodzić. Boże, nie. Nie, to jest tak chamskie.
To jest naprawdę chamskie, bo ja nie mam wpływu właściwie na to, co robię. Dlatego tę rundę, no, to jest dla mnie taka smutna konieczność, nie? Jak chcę coś nagrać w całości, no to spoko, no tę rundę też muszę nagrać. Ale fakty są takie, że jest niezmiernie wkurzająca. No zaraz coś mnie chyba trafi, no. No gdzie? No chcę tylko do jednej komnaty tutaj wejść. Nie tej. Nie tej, tylko... Boże. Co tu się odpiernicza? Gdzie ja jestem? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Okej, to jest wyjście, jakbym był przy mecie. Natomiast... Na razie jeszcze mnie interesuje coś innego. No błagam, no weźcie mnie... To nie tutaj. O, tak, tutaj. Nie można było od razu tak zrobić? Pewnie nie. Pytanie, gdzie ja teraz mam iść? Tutaj? A, no tak. Musiałem wybrać złą drogę. No ale przynajmniej... Dobra, przynajmniej jabłka zdobyłem. To jest jakby ta pozytywna rzecz. Hej, przetransportujcie mnie tam, gdzie... Ja chcę, a nie... A zresztą walić to. Jest meta, jest meta. Ja się nie będę interesować też. Dobra, udało mi się wreszcie skończyć ten poziom. Mój wynik jest dołujący. Niestety. Ale mam to już za sobą. Potem już w tych normalnych epizodach, tam Rooster Island 2, nie ma tak porąbanych rund. No jest ten cały zamek na czas, ale to jest jeszcze, to jest sprawiedliwe w sumie. Ta runda jest taką jedyną niesprawiedliwą rundą w całej grze. No i mamy bossa! Uratuj kurczaki! Naszym bossem jest lodowa mysz tenisistka, która nic nie robi, oprócz tego, że jak nas zobaczy, to uderza w nas piłką. No i sposób na jej pokonanie jest banalny. Ponieważ wystarczy jedynie... Wystarczy jedynie tutaj tego nietoperza zwabić, żeby ostrzelał ją. To znaczy, no nie ukrywam, że na pewno można ją zabić megafonem, natomiast jest to lodowa mysz, więc my mając lodowy megafon też niewiele możemy jej zrobić. Ewentualnie możemy jej spuścić na łeb lód. A to jest dosyć trudne. Dlatego ja wolę tradycyjną, tradycyjny sposób na jej pokonanie. A, ja mogłem tak szybko tego nie uaktywniać. Dobra, panie nietoperz. A to jest banalny boss, naprawdę banalny. Nie ma w nim absolutnie nic trudnego. No kurde, ten nietoperz w niego nie trafił, nie? Pomiędzy. Nie wiem w sumie po co mam ten megafon. Taki trochę niepotrzebny tu jest. Okej, to teraz dezaktywuję ten ogień szybciej o wiele. Właśnie w taki sposób. No i myk. No giń! Giń! Nie wiem ile ona ma tam życia, nie pamiętam tego dokładnie. Natomiast, no wiecie, no statyczny boss nic nam praktycznie nie robi, jeżeli nie ma nas na widoku. No drugi boss jest w Rooster Island 2 jest zdecydowanie trudniejszy. To nie ma w ogóle porównania co do tego. Zwłaszcza, że tutaj jest taki trochę schemat Bowsera z Super Mario Bros. Oj, coś się stało.
No i dostałem 1000 punktów za rozwalenie The Evil One'a. Znaczy, chciałem powiedzieć, że to jest taki boss na zasadzie Bowsera z Super Mario Bros. Czyli który boss, który przez swoją głupotę udupi się tak naprawdę sam. Dużo tych kur to tutaj nie było. Ale spokojnie, panie, starczy mnie dla każdego. Znaczy dla każdej. I moi drodzy, no na tym możemy sobie dzisiaj zakończyć. Zakończyliśmy sobie Rooster Island 1. No i oczywiście następne odcinki nieprzerwanie będą z Rooster Island 2. Tam jest bodajże 13 rund. Chwila, tu było 11 rund, tam jest 13 czy 12. Mniejsza, no nie warto tego liczyć. No ale cóż, no dzisiaj się żegnam z wami i do następnego.